Cześć, z tej strony Ignat. A my dzisiaj będziemy kontynuowali sobie znowu Resident Evil 4, tylko dzisiaj w troszkę innej scenarii, ponieważ będziecie w końcu mnie widzieli. Obserwuję mój kubek z Resident Evila. Nie wiem, czy będzie widać. A za sprawą tego, że... Że postanowiłem w końcu nagrać coś z kameryką, no bo w końcu jak jest, no to... Oj... Lag. No to dlaczego by ich nie używać, tak? To jest... Tutaj jest maszyna do pisania, ale okej. To jest raczej oczywiste. Ale... Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać i słychać. Ponieważ teraz korzystam z nowego statywu do mikrofonu. Bez pop filtra, dlatego może być coś słychać. Jakieś, wiecie, takie rzeczy jak się bez pop filtra mówi. Ale oby nie. Tak więc. A, poczekajcie, jeszcze tu coś chyba będzie. No, jajko, fajnie. Tylko teraz zmartwię was, wiem co teraz będzie, więc... Czekajcie, ile mamy amunicji? Całkiem sporo. Myślałem, że będzie gorzej. Ale okej, wychodzimy. I kto to jest? Magini z piłą, przepraszam, nie Magini, ten... Pela Pelazos on się chyba nazywał, nie? Nie pamiętam już. Magini byli w piątce. Z tego co dobrze pamiętam, więc... Dobra. Także tak musimy go pokonać. Albo przynajmniej spróbować. A tu jakoś się nazywał jakiś... Gonzales? Nie pamiętam. Ale jak widzicie... Nie jest go trudno pokonać, zwłaszcza mając shotguna. O. Dobra. No, okej. Okay. To ile zużyłem amunicji? No, trochę na pewno. No cóż. Sytuacja była tego wymagała. Okej. To już raczej jest czysto. Albo i nie. No. Dobra. Dobra. Zginął. I chciałem jeszcze dzisiaj z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy... Wiecie. Podwyższę sobie trochę mikrofon, bo już jest ok. Którzy pisali komentarze pod filmem mój nowy komputer. Znaczy, nowy komputer, tak? Tak on się chyba nazywał, nie pamiętam już. Ten film. Chciałem powiedzieć, że na razie niestety i tak będę musiał kupić kilka części do mojego nowego, znaczy do mojego komputera, a potem ewentualnie... Ewentualnie potem coś kupić. Jakiś nowy komputer. Czy też może składak. Wiecie, składaki mają taką pozytywną cechę, że możemy sobie sami wybrać części, a gotowe zestawy mają taki plus, że wiemy, że wszystko będzie działać. Okej. Okay. Odbarykadowaliśmy drzwi. Aha, i teraz jesteśmy tutaj w wiosce. Poczekajcie, niech się trochę... FPS ustatkują. A... Kurczę. No, GTX chyba nie wyrabia. Co się dziwić. Bo zam tylko 3 giga RAM-u mam, więc... Mało. Wiecie co? Poczekajmy sobie trochę.
Okej. Żeby mi załatwić. O. Czekajcie chwilę. O, god damn it. Dobra, nieważne. Przecież ja trochę, żebym coś słyszał. Oj, Jesus! Kurwa. Będę musiał sobie trochę używać jeszcze shotguna. God damn you! Wrócili z mszy i są chyba zezłoszczeni trochę. Dobra. Uj! Shit! Gdzie? O ty! Spadaj. Dobra. O, uwielbiam tego shotguna. Uwielbiam go. Dobra. Co my tam mamy? Tutaj jeszcze dalej w wiosce. O! Gdzie? O, tu jeszcze jest. Pięknie. O, miałem nadzieję, że mu odstrzelę głowę. No cóż, niestety. Czy on jeszcze wstanie? No. Niestety. Okej. Okay. Nic tam. Tylko chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. W tym roku jadę do Londynu, więc możecie się spodziewać stamtąd filmu, albo nawet kilku, jeżeli będę miał w ogóle dostęp do internetu. Jeżeli nie, no to zobaczycie film trochę później, kiedy już wrócę do Polski. I to właśnie w okresie wakacyjnym będzie, więc rozumiem, że możecie mieć też nie wiem, swoje wakacje, czy też po prostu, nie wiem, dużo pracy na YouTube, czy w ogóle dużo pracy. Ale byłbym wdzięczny, gdyby gdybyście, nie wiem, jeżeli ktoś by mógł, mógł dla mnie zmontować kilka filmów, wtedy było, nie będę miał po prostu dostępu do komputera przez, nie wiem, miesiąc, to chyba, nie. Kurczę, jaki miesiąc? Przez tydzień chyba? Więc byłbym wdzięczny, gdyby ktoś mógł dla mnie zmontować parę filmów. Ja przesyłałbym mu je, a ta osoba, skąd w ogóle ten kamień tu się tutaj wziął, nieważne. A ta osoba mogłaby mi je... Coś... Czekajcie chwilę. I'm back. Dobra, już jestem. Czy mnie słychać dalej? Nie słyszę się. Dobra, coś się zepsuło. A nie, poczekajcie, po prostu tak cicho jest ten. Więc gdybyście mogli ktoś dla mnie zmontować parę filmów i potem byście mi je po prostu odsyłali, to byłbym bardzo wdzięczny. Poczekajcie. Byłbym bardzo wdzięczny. Tak, słychać mnie. Okej. Okay. Aha, tu jeszcze nie byliśmy wtedy. Na wieży. Ewentualnie będę ja dla was przerabiał na telefonie, tylko wtedy będzie dużo, dużo niższa jakość. Nie mówię, że to jest jakaś bardzo wysoka, ale to tam... Wiecie, mój komputer. Ach... I chyba tutaj miałem iść, tak?
Wiecie co? Chyba tutaj sobie spojrzę, gdzie ja miałem iść. Tutaj nie. Aha, miałem iść zupełnie gdzie indziej. Dobra. W ogóle tutaj mamy jeszcze jakieś medaliony niepozbijane, także będę musiał się po nie wrócić. A ile w ogóle mam zbitych? 4. No to jeszcze 6, żeby dostać ten pistolet. Okej. Okay. Okej, okay, już jestem. Siostra wbiła do pokoju, więc... więc nie było zbyt ciekawie. Ale okej. Okay. Czyli... mam iść tutaj. Let's look at... some on the door. Wiecie co, nie pamiętam, żeby się tutaj wchodziło. Ale nie wiem, może to tylko moja... przepraszam. Zawodna pamięć. Tak, tylko moja zawodna pamięć. Więc tutaj się jednak wchodziło, czego nie pamiętam. I mamy tu już zapis, ale jeszcze trochę pokontynuujemy, bo mam dzisiaj trochę czasu więcej. A poza tym, no, trwa to tylko 12 minut na razie, więc... więc postanowiłem, że jednak sobie jeszcze trochę poeksplorujemy tutaj. Amunicja to MP. A więc nowej broni, którą chciałem sobie kupić w poprzednim chyba filmie. Ale okej, okay, dobra. Tak, to można sobie zbić i wtedy coś chyba... właśnie, jest tam coś. Wtedy tutaj jest spań. Fajnie. Jak tutaj się schodzi? Nie da się tutaj zejść? A, jest. Okej. Okay. O, przy okazji, patrzcie, tam są jeszcze jakieś rzeczy. Tu. Tu. O, tu coś większego. I to tylko tyle. Ozdoba jakaś na głowę. Spaniel. Spaniel również. A tutaj naboje. No całkiem ciekawie, całkiem ciekawie. Okej. Aha. Things on sale, stranger. Okej, okay. A co jest tutaj nowego? Kolba do TMP. O, to możemy sobie kupić, ale... czy co? Chciałbym sobie kupić to TMP, ale... chyba nie ma... nie ma w ogóle nawet chyba po co. Dobra, to sprzedamy sobie coś. Maskę możemy sprzedać. To jeszcze nie. Okej, jeszcze 3 spaniele. Nie, jego może nie będziemy sprzedawać. Ale mam hajsu. Yeah. Dobra. TMP by się przydało. Do tego jeszcze kolbę dokupić, ale... nie. Ulepszmy może coś.
Dobra, i dalej mam jeszcze dużo kasy. To może to? Nie, nie mam na to miejsca. Czy mam? Mam. Pięknie. Thank you. Is that all? Walizkę sobie kupimy. I myślę, że to na razie tyle. Nic więcej nam się raczej nie przyda. Fajne. Fajne boje. O nie. Nienawidzę tego punktu. To znaczy tego miejsca. Znaczy... To jest w sumie dużo fajnych rzeczy można zdobyć, ale... O właśnie, jest ich pełno tutaj. Więc meczej kicha. Ale okej. Co tutaj mamy? O, też było coś. Dobra. Kurczę, ale mi coś ścina dzisiaj wyjątkowo. Nie, już jest okej. Chyba tak, no. Dobra. Ale. Dobra. Pozbijamy trochę tych medalionów. O. Dobra. Czy coś jeszcze? Jeszcze tu. No. Okej. Gdzieś jeszcze... Tak, jeszcze... Gdzieś tutaj powinny być. Gdzie jesteś? Dobra. Ale ich tutaj dużo. Shit! Czekaj! Okej. Okay. I znowu czysto. Bo nie mam już amunicji. Nie, tutaj jest. Dobra. O, tutaj coś jeszcze jest. Okej. Okay. No to jeszcze dwa i będę miał ten pistolet. Wyspecjalizowany. Po co jeśli wracam? Tam nic. Tam już nic nie ma. Ale za kościołem też coś było, pamiętam. Znaczy, pseudo kościołem chyba. Chyba nie za bardzo. Oh shit, you! Chrzań się! Dobra. Nie mam znowu amunicji. Okej. Okay. No. Tak to wygląda. Dobra. Trzy rodzinne insygnia martwych bliźniąt. Czy coś takiego. Wygląda na to, że koło może kręcić się tylko zgodnie z ruchem wskazówek zera, czyli w prawo. I tylko trzy albo cztery pola. No to poczekajcie, wiem, które były. Jak się to robiło? Tak, teraz będzie to. Teraz będzie 4. Teraz będzie 4 i teraz będzie 3. Tak.
Hiu. Dobra. Leon, have you reached the church yet? Well, yeah. Sort of. Leon, did I mention not to take the scenic route? At any rate, Ashley's probably inside that structure. Rescue her, hurry! Dobra, mamy ją jakoś uratować. Wiecie co, w tym momencie bym się chyba wrócił tam do tego, do tej maszyny do pisania i tam zapisał grę i tam byśmy skończyli. Wiem, że mówiłem, że może być trochę dłuższy ten odcinek, ale... Wy też musielibyście na niego wtedy dłużej czekać, więc... Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Okej. To było chyba na końcu korytarza, z tego co pamiętam. A jeszcze trzeba było się tam wspiąć, więc... Tak, po schodach, a potem po drabinie, tak? Tak. Więc zaraz skończymy. O, jest. Dobra, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Jeżeli film wam się spodobał, no to... Zostawcie łapkę, tak jak już mówiłem, bo to naprawdę strasznie motywuje. Tak więc ja się z wami już żegnam. Cześć. Zostawcie łapkę, tak jak już mówiłem, bo to naprawdę strasznie motywuje. Tak więc ja się z wami już żegnam. Cześć.